Cześć, cześć! Jeśli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób naturalnie dbać o zatoki, interesują Cię naturalne i sprawdzone sposoby, to jesteś w dobrym miejscu. Ja mam na imię Klaudyna, jestem, jak wiesz, albo może nie, aromaterapeutką kliniczną, czyli zajmuję się olejkami eterycznymi. Jedno z najczęstszych pytań o tej porze roku to jest takie: słuchaj, Klaudyna, czy masz jakieś olejki na zatoki? Ja jakby słucham Waszych pytań i bardzo szybko zorientowałam się, że wiele dziewczyn stosuje na zatoki rzeczy naturalne tak jakby hop-siup. Czyli, że tu weźmiemy olejek, tutaj weźmiemy jakiś antybiotyk, tutaj się napijemy herbatki i właściwie nie wiadomo co, jak i dlaczego w ogóle, co stosować. Jakby zauważyłam, że brakuje tutaj takiego jednego spójnego systemu. Dlatego stworzyłam dla Ciebie po pierwsze serię wideo, gdzie pokazuję, jak sobie ułożyć te różne rzeczy naturalne w system. Po drugie, kliknij w link poniżej i tam mam dla Ciebie takie darmowe szkolenie, gdzie pokazuję, w jaki sposób używać olejków eterycznych na zatoki, już konkretnie pod właśnie tym systemem zatokowca, który ja tam sobie stworzyłam. Także dzisiaj zapraszam Cię do pierwszego filmu. Jest to film dla Ciebie, jeśli chcesz się dowiedzieć, co to są w ogóle te zatoki, po co one są i jeśli chcesz w ogóle zrozumieć, jaki jest sens naturalnych metod i stosowania ich i co powinieneś dokładnie tutaj uderzać, żeby właśnie na zatoki Ci pomogło. Także zapraszam Cię serdecznie. Po pierwsze, wiele dziewczyn, które jak do mnie piszecie, to tak naprawdę chcecie coś zrobić z zatokami, a nie do końca wiadomo, dlaczego w ogóle one są chore, tak? Co się właściwie z tymi zatokami dzieje. Także dzisiaj pokażę Ci, jaki jest wspólny mianownik chorych zatok. Ja go sobie nazwałam trójkątem zatokowym. Jeśli chcesz ze mną zajmować się zatokami, to obejrzyj to wideo, bo będziemy ciągle się do niego odnosić, ok? I potem właśnie będziesz wiedzieć, dlaczego system zatokowca jest taki, a nie inny. Także na początku w ogóle, co to są te zatoki? Około 30% populacji w sezonie przeziębieniowym, przynajmniej takie są badania w Stanach Zjednoczonych, choruje w jakiś sposób na zatoki i czasami jak do mnie piszecie, to nie do końca wiadomo po co one są i czemu w ogóle one służą, tak? Więc ogólnie zatoki są trochę takim jakby gankiem do Twojego, mojego układu oddechowego. One robią kilka różnych rzeczy dla powietrza, które wchodzi do płuc. Przede wszystkim to powietrze tak jakby klimatyzują, czyli sprawiają, że zimne powietrze ociepla się do takiej temperatury, jaka powinna być w naszym ciele. Oprócz tego są taką jakby mini sauną, ponieważ produkują wilgoć, nawilżają to powietrze, czyli do środka się dostaje ciepłe, wilgotne powietrze i oczyszczają też różne rzeczy, tak, z jakichś pyłków, teraz wiemy, jakie są syfy po miastach i tak dalej, więc również mają taką funkcję, nie? I oprócz tego jeszcze inne związane z modulacją głosu i tak dalej, i tak dalej. Jakbyście nie mieli zatok, jakbyśmy z nich w ogóle nie korzystali, to brudne, suche powietrze dostawałoby się od razu do płuc i są takie teorie, że po prostu prowadziłoby między innymi do ciągłych zapaleń płuc i ciągłych zapaleń oskrzeli. Także zatoki są nam potrzebne. Ale skoro są tak fajne, to dlaczego nie działają? Co się w ogóle dzieje z tymi zatokami, że masz je ciągle przeziębione, tak? I jak wiecie, ja bardzo lubię różnego rodzaju analogie, to zdecydowanie nie jest kanał medyczny. Z zatokami jest troszeczkę, nie wiem czy tutaj mam jakieś zdjęcia, jak wyglądają zatoki, sobie możecie w Wikipedii znaleźć. One są troszeczkę taką norką, mamy tutaj norkę, gdzie tam wszystko jest produkowane, śluz i tak dalej i mamy małe kanaliki. I tymi kanalikami śluz, który jest w zatokach, ten śluz jest właśnie po to, żeby nam normalnie lekko to powietrze nawilżać, tak? Jeśli ten kanalik do norki jest zatkany, to niestety śluz się nie może wydobywać i wtedy zaczyna się nam właśnie infekcja i zaczyna się nam zapalenie zatok, nie? Zatoki normalnie, mało osób wie, produkują bardzo dużo śluzu. Jak tutaj czujesz, że masz katar albo Ci spływa do gardła, to właściwie codziennie, nawet jak masz zdrowe zatoki, a zwłaszcza jak masz zdrowe zatoki, to ten śluz tutaj jest i on Ci spływa do gardła. Ja dotarłam do danych, które mówią, że nawet litr tego śluzu może być dziennie przygotowywany, tylko ponieważ, że on jest taki po prostu rzadki, to jak przełykasz ślinę, to po prostu nie czujemy, że ten śluz mamy. To, że on jest w zatokach, to jest bardzo dobra, normalna rzecz, tak? Więc jak jesteś zdrowa, jak jesteś nawodniona, dużo pijesz, to ten śluz jest bezbarwny i on jest rzadki i to jest zupełnie naturalne. I on jest przepychany po prostu przez takie specjalne włoski, cilia w zatokach, tak?
I właśnie przez te kanaliki po to, żeby był usuwany. Więc jeśli Twoje zatoki są zdrowe, to po prostu ten naturalny mechanizm usuwania śluzu działa, tak? I te rzęski są takie troszeczkę jak miotła. One są, jeśli zdrowo funkcjonują, to są tak mocne, że potrafią usunąć nawet tą wydzielinę zatokową wbrew sile grawitacji. I poruszają się prawie 6 razy na sekundę i one właśnie tak zamiatają tą wydzielinę właśnie zatokową, zdrową wydzielinę. Więc to jest bardzo, bardzo w porządku. I zdrowe zatoki mają taki trójkąt zdrowych zatok. Przede wszystkim mam zdrowe rzęski, które są tą miotłą, tak? Zdrowe rzęski to są takie rzęski, które się poruszają, które mają siłę się poruszać, które właśnie przepychają ten śluz. Mają zdrowy śluz, zdrową wydzielinę, taką właśnie jakby pastę. Powiem Wam w następnej części systemu zatokowca o tym, jaka ona jest, bo ona też ma takie specyficzne swoje właściwości. Więc jak najbardziej jest tam tworzona, ona jest rzadka, zazwyczaj jest bezbarwna i mają też drożne kanaliki, drożny korytarz, którym właśnie rzęski, tam miotła mogą przepychać. Ja tam wymyśliłam, żeby się Wam łatwo pamiętało właśnie ten śluz, tą pastę. I tak wyglądają zdrowe zatoki. Natomiast tutaj pojawia się problem. Problem pojawia się, kiedy ten trójkąt zdrowych zatok zostanie w którymkolwiek miejscu zatrzymany, ok? I jeśli on zostaje zatrzymany, to jakby kanaliki się blokują, mamy blokadę, mamy opuchliznę i mamy infekcję. I zauważ, że to, co ja tutaj napisałam, jest to trójkąt. W każdym tym momencie to jest takie koło i spirala, która się sama sobie nakręca i napędza. I to jest dla mnie super ważne, żeby Ci to powiedzieć, żebyś po prostu wiedziała, że jeśli używasz jakichkolwiek naturalnych metod, czy naturalnych i farmaceutycznych razem, to musisz na te wszystkie trzy elementy trójkąta zadziałać. Jeśli tego nie przerwiesz, to niestety będzie to po prostu się ciągle i ciągle nakręcać, tak? Więc trzeba zadziałać na te wszystkie połączenia, od zewnątrz, od środka, jak się to tylko da, nie? I czasami pytacie, czemu mam chore zatoki, czy mam takiego pecha? Nie do końca wiadomo, znaczy nie ma takiego stuprocentowego rozłożenia, dlaczego zatoki są chore, ale wiemy, że są głównie trzy przyczyny, nie? Pierwsze to jest infekcja i możemy mieć ostre albo przewlekłe zapalenie zatok i tak się mniej więcej uznaje, że jak trwa to 2 czy 3 tygodnie, tak? Infekcja może być wirusowa, może być bakteryjna. 2 czy 3 tygodnie to jest to ostre i ono, jeśli po 2-3 tygodniach nie minie, to może się zmienić w przewlekłe zapalenie zatok. I dlatego, nawet jak nie jesteś zatokowcem, ale masz problemy tutaj właśnie z tym obszarem zatok, to jest super ważne, żeby ten system zatokowca i różne techniki wdrażać, bo z takiego ostrego, przeziębieniowego zapalenia zatok może się zrobić po prostu zapalenie zatok chroniczne, przewlekłe. I to już jest strasznie, strasznie uciążliwe. Wiem, bo do mnie piszecie i wtedy to już czasami głowy nie można podnieść, są olbrzymie bóle głowy i tak dalej, ciągle wiecie, wydzielina i tak dalej. Także wtedy już naprawdę ciężko jest funkcjonować. Innym powodem choroby zatok, tak, oczywiście ja nie powiem tutaj wszystkim, bo to nie jest wykład o zatokach, jak chcecie, to się zapisze na stan medyczny, jest alergia. Jeśli chodzi o alergię, poświęcimy sobie chyba czwartą część systemu zatokowca, ja Wam wtedy opowiem o różnych ziołach na alergię i wtedy mechanizm jest zbliżony, oprócz tego, że dochodzi jeszcze właśnie kwestie histaminy i właśnie tej reakcji alergicznej. Również przyczyną mogą być grzyby, no i budowa fizjologiczna, tak? Ja najbardziej w systemie zatokowca aromaterapią, czy właśnie ziołami, czy ziołami w ogóle połączonymi z konwencjonalną medycyną mogę Wam pomóc przy tej przyczynie infekcyjnej, zarówno w ostrym, jak i przywlekłym zapalenie zatok. Mogę Wam dać tutaj różne rozwiązania. Przy alergii też częściowo, natomiast przy budowie fizjologicznej niekoniecznie, tak? Bo dobrze wiecie, kto ma problem związany anatomiczny tutaj, no to już na pewno był u lekarza, sobie konsultował. Jak nie, to powinien, tak? I system zatokowca, który ja przygotowałam, bo zauważyłam po prostu, przejrzałam sobie, co się pisze w internecie o zatokach i zazwyczaj jest tak, że ludzie wybierają tylko, o weź, tu weź irygację, tutaj weź to, tutaj sobie weź herbatę i właściwie nie wiadomo, o co chodzi, jak to stosować w jednym po prostu systemie, tak żeby to miało sens. Ten system zatokowca uderza w trzy rzeczy. Przede wszystkim w blokadę.
Będę Wam mówiła o irygacji zatok. Często mi dziewczyny piszą, że ja się boję wkładać sobie do nosa różnych rzeczy, boję się wkładać sobie płynów do nosa. Jak to jest? I to jest podstawa. Jeśli interesują Cię olejki eteryczne, będę o tym również mówić, to przede wszystkim musisz, chcę, żebyś się zapoznała właśnie z tymi technikami irygacyjnymi, bo one Ci bardzo pomogą, pomogą Ci od razu. To nie jest tak, że ja mam jakąś misję powiedzenia, o, tylko olejki eteryczne. Nie, ja chcę Ci dać cały system, tak? Druga rzecz systemu, która uderza ten trójkąt zatokowy, to jest rozrzedzanie i udrażnianie wydzieliny. Ponieważ jak ten śluz zaczyna się robić chory, masz zatoki, to wiesz, co się dzieje. On się staje żółty, on się może stawać zielony, staje się bardzo gęsty, ma patologiczne, po prostu patologicznie wygląda i przez to blokuje zatoki. I oprócz tego będziemy chcieć też zadziałać przeciwzapalnie, będziemy chcieli zadziałać od środka. I te wszystkie trzy rzeczy ja będę mówić z punktu widzenia, czy ja mówię z punktu widzenia fitoterapii, czyli ziołolecznictwa, aromaterapii, tym, czym się specjalizuję, tym, na czym się znam, tym, z czym mam dobre efekty. Natomiast lekarz także Ci może z tymi trzema rzeczami pomóc. I najfajniejsze jest to w ziołach, w naturalnych sposobach, że jeśli wiesz, jak to zrobić, a ja Ci powiem jak, to możesz połączyć te dwie metody. To nie jest tak, że one się wykluczają, że tylko zioła, a w ogóle medycyna, farmacja jest zła. Nie. One mogą działać razem, my to nazywamy... Przepraszam... Moja siostra, a propos, przepraszam, nie włączam sobie, to moja siostrzyczka, która też ma teraz ostre, bym powiedziała, zapalenie zatok, ale niestety ją muszę na chwileczkę zignorować, myślę, że przeżyje. Mamusia się nią zajmuje aktualnie, więc te wszystkie rzeczy możemy stosować je razem. W każdym razie, jeśli używasz metod naturalnych, potrzebujesz systemu. Już wiesz, w co tutaj uderzać zatokowe przy zatokach i są tutaj różne opcje. Jest tradycyjna medycyna chińska, dieta, akupunktura, suplementy, różne przeciwzapalne leki, suple. Oczywiście nie odnoszę się tutaj do farmacji klasycznej, którą jeśli masz problem z zatokami, to pewnie już całą książkę tutaj przyjrzałaś i tablicę Mendelejewa. To jeszcze raz właśnie pokazuję. Tym, czym ja się zajmuję, to zajmuję się głównie olejkami eterycznymi. Są to najmocniejsza, skoncentrowana forma ziół. To znaczy, że ona bardzo, bardzo się tutaj przyda. Przyda się dlatego, bo może działać na wszystkie trzy elementy tego trójkąta, tak? Może działać przeciwzapalnie, gdzie tutaj jest? Może działać przeciwzapalnie, rozrzedzająco, może działać antybakteryjnie. Także jeśli interesują Ci naturalne sposoby, to olejki eteryczne gorąco, gorąco polecam. Także dziękuję Ci bardzo. W pierwszej części dowiedzieliśmy się, o co chodzi z tymi zatokami, co to jest trójkąt zatokowy. Jeśli chcesz się nauczyć systemu zatokowca z olejkami eterycznymi, co tutaj dokładnie robić, jeśli Ci się podoba to, w jaki sposób uczę, kliknij w link poniżej w opisie i tam możesz się zapisać na takie darmowe szkolenie czy spotkanie ze mną. Ja to wolę mówić spotkanie niż szkolenie, gdzie powiem Ci, w jaki sposób krok po kroku używać olejków eterycznych właśnie na zatoki. Także pozdrawiam, do czytania, do zobaczenia, kliknij w link na dole, gdzie dowiesz się więcej. Hej, hej!